Dzień dobry, Robert Kruk. Znajdujemy się w gospodarstwie Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Bodzanowie na południu Opolszczyzny w terenie podgórskim. Gospodarstwo zlokalizowane jest na wysokości 300 do 350 metrów na poziomie morza. Tak jak wspomniałem, w terenie podgórskim, mocno fuzaryjnym, o mocnej też presji chorób podstawy źdźbła. Gospodarujemy na areale 800 hektarów, połowa zboża, 200 hektarów rzepak, 200 hektarów w podziale na buraki, kukurydza, cukrowa, groch cukrowy. Znajdujemy się na plantacji pszenicy ozimej, sianej w trzeciej dekadzie września, odmiana Arkadia, zaprawiana systemem w dawce 1 litra na 1 tonę ziarna. Przed plonem był dla niej rzepak ozimy w systemie clearfieldowym, bezorkowym. Zastosowany był preparat Pontos w dawce 0,5 litra z partnerem diflufenikanem w dawce 0,15 litra. Plantacja rozwijała się w sposób bardzo dobry, ponieważ mamy tutaj gleby ciężkie o dobrej zasobności w wodę. Proszę Państwa, tak jak Robert wspomniał, ten teren charakteryzuje się raz dobrymi glebami, dosyć sporymi opadami, szczególnie w tym roku. No i tym, że przez ostatnie dwa lata jesień trwała tak naprawdę do grudnia, a zimy można powiedzieć, że były bardzo łagodne. Co się z tym wiązało? Bardzo duża presja chorób już na jesieni. Począwszy od mączniaka prawdziwego, bo Arkadia z tego jest znana, że jest to odmiana bardzo dobra, ale również podatna na mączniaka, jak i choroby podstawy źdźbła, a także szeroko rozumiane choroby fuzaryjne. Proszę Państwa, dawka systemy, która została zastosowana, czyli litr na tonę materiału siewnego, pozwala kontrolować mączniaka prawdziwego, septoriozę paskowaną liści oraz ograniczać choroby podstawy źdźbła aż do okresu wiosennego, co pozwala z kolei eliminować zabiegi czyszczące T0 jesienią i wiosną. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć o kosztach. Dawka systemy litr na tonę materiału siewnego przy średnim normie wysiewu na poziomie 150 kg na hektar to jest koszt w okolicach 60 zł na hektar. 50 paru, 60 zł na hektar. Więc łatwo sobie przekalkulować, że najprostszy zabieg czyszczący kosztowałby 40 zł, dodatkowo wjazd następne 30. No i działamy wtedy w tak zwany sposób interwencyjny. W przypadku zastosowania systemy ten problem nam odpada, a nasze badania łanowe z gospodarstw zlokalizowanych na tym terenie pokazują, że średnio jesteśmy w stanie uzyskać około lub nawet nieco więcej niż pół tony dodatkowego plonu z każdego hektara. Jak najbardziej potwierdzam to, co powiedział Rafał. Rafał nie wspomniał jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna w tych latach suszowych, o rozwoju systemu korzeniowego, który jest przy naszych doświadczeniach, które robiliśmy, naprawdę bardzo duży. Ja myślę, że około 60% przyrost systemu korzeniowego jest lepszy na systemie niż na kontroli. BASF. We create chemistry.